Być może nasza planeta znajdzie się kiedyś w niebezpieczeństwie. Pewnego dnia naturalny lub wywołany przez człowieka kataklizm może sprawić, że życie na Ziemi stanie się niemożliwe. Co wtedy z nami będzie? Oto dr Basil Singer, fizyk i konstruktor robotów. Ma misję odnaleźć nowy dom dla rodzaju ludzkiego. Wyobraźcie sobie, że robię to w skafandrze kosmicznym. Odnajdzie miejsca, w których moglibyśmy żyć. Zbada, jakim zagrożeniom i wyzwaniom będziemy musieli stawić czoło. Kosmiczne wyzwania. 15 Rakieta na Marsa jest gotowa do startu. 3, 2, and siła 3G wgniata astronautów w fotele. Rakieta wibruje jak podczas trzęsienia Ziemi. Aby wyruszyć na Marsa, załoga przeszła 5-letnie szkolenie. Ich podróż właśnie się rozpoczyna. Planuje kolonizację Marsa. Sama podróż nie jest problemem. Dysponujemy już odpowiednią technologią. Prawdziwym wyzwaniem będzie założenie stałej bazy. Konsultowałem się z ekspertami, którzy wiedzą, jak przetrwać na Marsie. Naukowcami, którzy wysłali tam roboty, oraz wizjonerami, którzy sądzą, że już dawno powinniśmy zamieszkać na czerwonej planecie. Chcemy nie tylko odwiedzić Marsa, chcemy stworzyć tam drugą Ziemię. Spośród wszystkich planet to właśnie Mars najbardziej przypomina nasz dom. Damy ogłoszenie. Poszukujemy przyszłych mieszkańców Marsa, amatorów soli i mrozu. Nie płacimy wiele, ale dajemy całą planetę na wyłączność. Możemy założyć tam bazę już pod koniec drugiej kadencji Baracka Obamy. To zależy od niego. Oto moje centrum dowodzenia. Gromadzę tu dane, które zapewnią powodzenie mojej misji. Mars jest oddalony od Ziemi o 65 milionów kilometrów. Bliżej znajduje się tylko Wenus. Podróż zajmie odkrywcom pół roku. Chcę wiedzieć, co ich czeka na miejscu. Steve Squires wie sporo na ten temat. Steve jest szefem misji międzyplanetarnej Mars Exploration Rover i zna Marsa lepiej niż ktokolwiek. Gdybym miał wybrać planetę inną niż Ziemia, na której chciałbym żyć, to wybrałbym Marsa. Jego klimat i grawitacja najbardziej przypominają ziemskie warunki. Są tam kaniony długości równej odległości między Nowym Jorkiem i Los Angeles i wulkany trzykrotnie wyższe niż Mount Everest. Podczas ekspedycji Steve'a wykorzystano sławne łaziki Spirit i Opportunity, które badały przeciwległe strony planety. Dzięki danym, które zebrały, wiemy, z jakim terenem przyjdzie zmierzyć się odkrywcom, jak powinni się ubrać i jak będą oddychać. Atmosfera Marsa składa się z dwutlenku węgla. Brakuje w niej tlenu. Atmosfera jest bardzo rzadka. Na Marsie nie ma tlenu. Ale nie brak za to najważniejszego dla ludzi bogactwa naturalnego. Ta piękna fotografia przedstawia zamarznięte jezioro o szerokości prawie 10 kilometrów. Jest tam bardzo dużo zamarzniętej wody. Podejrzewam, że jeśli zejdziemy wystarczająco głęboko, znajdziemy wodę w płynnej postaci. Każda planeta ma wewnętrzne źródło ciepła w postaci jądra, więc im głębiej, tym cieplej. Podobnie jak łaziki, kosmiczni śmiałkowie będą musieli stawić czoła klimatycznym skrajnościom. Za dnia temperatura dochodzi do 35 stopni, by w nocy spaść do minus 80. W zimie jest rzeczywiście zimno, a niebo jest przejrzyste, przynajmniej na południowej półkuli. To piękna pora roku, można zobaczyć urokliwe małe cirrusy. W lecie temperatura wzrasta i pojawia się wszechobecny pył.
Trąby powietrzne, zwane pyłowymi diabłami, przemierzają planetę z prędkością 28 km na godzinę. Największa z zaobserwowanych miała ponad 1,5 km średnicy i kilka kilometrów wysokości. Burze bywają bardzo silne. Czasem nawet nie można zlokalizować słońca na niebie. To zdjęcie zrobione przez sondę Viking w latach 70. ukazuje wielką burzę piaskową, która ogarnęła 1/4 planety. Na zdjęciach z teleskopu Hubble'a, zrobionych 3 miesiące później, można stwierdzić zanik widocznej rzeźby terenu. Cała planeta została okryta dywanem pyłu. Muszę wymyślić, jak poradzić sobie z mrozem, burzami i brakiem tlenu. Najpierw jednak astronauci muszą dolecieć na Marsa. Wybrałem istniejące rozwiązanie. Rakieta nośna Ares przypomina tę, która zostanie użyta podczas kolejnej wyprawy na Księżyc w 2020 roku. W przeciwieństwie do Księżyca, Mars ma atmosferę. To dobre i zarazem złe wieści dla załogi. Atmosfera pomoże im zwolnić do kilkuset kilometrów na godzinę. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że wejście w atmosferę generuje wielką ilość ciepła. Załoga będzie potrzebowała termicznej ochrony. Pojechałem do kalifornijskiego Centrum Badawczego NASA imienia Josepha Amesa. Obejrzę najnowsze osłony termiczne i dowiem się, co czeka naszych śmiałków. W tym centrum można odtworzyć warunki, jakie zaistnieją podczas wejścia w atmosferę Marsa. Oto nasz plazmowy silnik odrzutowy. Tu prowadzimy symulacje dla wszystkich statków kosmicznych NASA. Każdy pojazd, jaki miał przejść przez jakąkolwiek atmosferę, poddaliśmy próbie w takim laboratorium. Dziś ta maszyna odtworzy warunki, z jakimi odkrywcy będą musieli się zmierzyć, gdy statek zanurzy się w atmosferę Marsa. Temperatura powietrza sięga prawie 5000 stopni. Jego prędkość to ponad 1600 km na godzinę. Termiczna powłoka statku będzie musiała wytrzymać 30 sekund takiego piekła. Musimy chronić załogę i instrumenty badawcze. Zadaniem powłoki termicznej jest zabezpieczenie przed przegrzaniem. W naszych centrach badawczych wytwarzamy prądy powietrza milion razy silniejsze niż huraganowy wiatr. Trudno to sobie wyobrazić. Oto materiał, który chcę przetestować. Pika, najnowszy wynalazek z dziedziny ochrony termicznej. Substancje znajdujące się w wierzchniej warstwie spalają się i tworzą gazową powłokę, która odbija ciepło. Jeśli materiał przetrwa test, wykorzystam go podczas mojej wyprawy na Marsa. Piękne kolory. Ten silnik wyrzuca z siebie powietrze z prędkością 7 km na sekundę. Widać, jak powłoka zmienia stan skupienia i tworzy coś w rodzaju gazowej bariery termoizolacyjnej, która odbija ciepło. Wygląda naprawdę ładnie. Pika przyda się podczas wejścia w marsjańską atmosferę. Lądowanie przebiega w 3 etapach. Pokonanie atmosfery to pierwszy z nich. Drugim jest podejście do lądowania. Lądownik musi zwolnić z prędkości naddźwiękowej do kilku kilometrów na godzinę. Podczas misji bezzałogowych używano spadochronu, ale czy to wystarczy w przypadku znacznie cięższego pojazdu? Dotąd wyposażaliśmy kapsuły w spadochron. Wykorzystujemy go do wyhamowania. Większa sonda wymagałaby zbyt dużego spadochronu. Musimy zmienić przebieg fazy podejścia. Zaprojektujemy nadmuchiwany fartuch, który rozłoży się wokół kapsuły. Taki fartuch pozwoli wytracić prędkość z wartości naddźwiękowej do prędkości lądowania. . 65 metrów nad ziemią rozpocznie się trzeci etap.
Lądownik będzie przygotowany do zetknięcia z podłożem i oderwania od spadochronu. Pojazdy bezzałogowe wykorzystywały poduszki powietrzne do złagodzenia upadku, ale sądzę, że moi astronauci nie byliby zachwyceni. Ludzie czuliby się bardzo źle w kozłującym lądowniku. To mogłoby ich nawet zabić. Z lądownika wysuną się nogi. Pod spodem zamontujemy także silniki rakietowe, które wyhamują pęd pojazdu i pozwolą astronautom znaleźć płaskie miejsce do lądowania. Rakiety odpalone. Nadmuchiwany fartuch rozpostarty. Pilot przejmuje sterowanie. Pojawia się problem. Silnik gaśnie. Załoga przygotowuje się na uderzenie. Nie tak wyobrażała sobie lądowanie nasza załoga. Na szczęście astronauci są bezpieczni. Jednak twarde lądowanie pozostawiło ukryty ślad. Planuje założenie stałej bazy na Marsie. Bogactwa naturalne naszej ojczystej Ziemi kiedyś się wyczerpią, więc kolonizatorzy będą musieli pozyskać zasoby takie jak woda, paliwo i tlen z otaczającego środowiska. Dr Robert Zubrin, spec od przetrwania na Marsie, wyjaśni mi, jak można to zrobić. Na Marsie jest woda. Jej cząsteczki można rozłożyć na tlen i wodór, czyli paliwo rakietowe i tlen do oddychania. Na Marsie występują też żelazo, aluminium, siarka, fosfor, pierwiastki wykorzystywane w przemyśle. Ludzie mogą odwiedzić wiele miejsc w Układzie Słonecznym, ale to właśnie na Marsie możemy się osiedlić. Robert kieruje stowarzyszeniem Mars Society, którego celem jest propagowanie załogowych wypraw na Marsa. Główny projekt stowarzyszenia to eksperymentalna baza, którą Robert nazywa puszkami po tuńczyku. Postanowiłem zbadać, jak ludzie mogą przetrwać w doświadczalnym marsjańskim obozowisku. Artemis Westenberg będzie moją przewodniczką. Chcemy sprawdzić, jak będą wyglądały praca i życie na Marsie. Żyjemy tu w odosobnieniu. Zbudowaliśmy coś, co przypomina lądownik. Zmieściłyby się w obudowie członu rakiety. Obok lądownika znajduje się szklarnia, w której uprawia się rośliny i uzdatnia wodę. Puszki po tuńczyku mogą ugościć 6 astronautów. Na dolnym poziomie znajduje się laboratorium ze sprzętem, którego wystarczyłoby dla trwającej 2 lata misji. Jeśli czegoś zapomnimy, nie można wyskoczyć do sklepiku. Na górze są kuchnia, przestrzeń mieszkalna i centrum łączności. Dość skromne warunki, zgadza się. To sypialnie? Tak. Nawet sypialnie zostały pomyślane tak, aby jak najlepiej wykorzystać przestrzeń. Są w niej piętrowe łóżka. To moja kabina. Badacze przyjeżdżają tu na kilkutygodniowe pobyty. Przestrzegają surowych reguł postępowania, jak na Marsie, i prowadzą eksperymenty, które wykonywaliby na tej planecie. Czy ludzie, którzy tu przyjeżdżają, naprawdę wierzą, że są na Marsie? O dziwo, tak. Są to świetnie wykształcone i inteligentne osoby, ale bardzo szybko zaczynają naprawdę w to wierzyć. Ten projekt powstał, aby zbadać możliwości życia na Marsie od strony praktycznej i logistycznej. Najbardziej zdumiewające jest to, co kryje się za jego kulisami. W tym warsztacie naukowcy opracowują systemy podtrzymywania życia, których paliwo stanowią wyłącznie pył i powietrze. Zrobiliśmy wiele badań dla NASA. Oto w pełni funkcjonalny prototyp maszyny produkującej ciekły metan i tlen, czyli składniki paliwa rakietowego. Tu prowadzimy badania nad wytwarzaniem tlenu z marsjańskiego gruntu. Tu widzicie prototyp pojazdu przeznaczonego do obserwacji. Jego silnik zasysa dwutlenek węgla z atmosfery, spręża go do stanu ciekłego. Sprężony gaz o wysokiej temperaturze wykorzystuje się do generowania odrzutu. Świetne jest to, że po lądowaniu można powtarzać cały proces. Lataliśmy już tym pojazdem. Z myślą o stworzeniu bazy na Marsie Robert opracował plan Mars Direct.
Jego podstawą są dwuletnie cykle podyktowane specyfiką orbit Ziemi i Marsa. Obie planety okrążają Słońce z różną prędkością. Co 26 miesięcy mijają się w punkcie, w którym orbity znajdują się najbliżej siebie. Ten najbardziej sprzyjający okres trwa zaledwie kilka tygodni. Oszczędny plan wysłania ludzi na Marsa musi uwzględnić ten cykl. Jednym z błyskotliwych założeń Mars Direct jest wykorzystanie marsjańskiej atmosfery do pozyskania paliwa na podróż powrotną. Wdrożenie planu zacznie się od wysłania bezzałogowego statku, który zacznie wytwarzać materiał pędny. Pompa zasysa marsjańskie powietrze, złożone głównie z dwutlenku węgla. Łączy dwutlenek węgla z małą ilością wodoru przetransportowanego z Ziemi w celu wytworzenia dużych ilości metanu i tlenu, składników paliwa. Dwa lata później na miejsce przybywają ludzie razem z drugim statkiem powrotnym. Załoga wykorzysta moduł mieszkalny jako swój dom i laboratorium przez półtora roku, dopóki planety znów nie znajdą się w korzystnym położeniu. Potem ludzie polecą na Ziemię w statku powrotnym. Po drodze miną kolejną załogę udającą się na Marsa. Następna ekipa podwoi przestrzeń mieszkalną poprzez połączenie lądownika z pustym modułem mieszkalnym. Każda kolejna załoga będzie powiększała bazę. Po jakimś czasie będziemy mieli pierwsze ludzkie obozowisko w Nowym Świecie. Biorąc pod uwagę zaawansowanie naszej techniki, ten plan jest całkowicie realistyczny. Chciałem sprawdzić, jak będzie wyglądało marsjańskie życie poza modułem. Mogę wziąć ten? Wychodzę na zewnątrz, żeby pobrać próbkę gruntu. Nie wyobrażam sobie, że miałbym to robić codziennie. Przede mną ten skafander nosiły setki badaczy. Wielu z nich wprowadziło własne udoskonalenia. Mam tu jakieś urządzenie na małym palcu. Do drapania po nosie? Niestety nie. Chodźmy. Jesteśmy na Marsie. Oczywiście zdjęcie hełmu nie grozi tu śmiercią. Te skafandry różnią się od prawdziwych, ale próbne spacery mogą zwrócić naszą uwagę na wiele szczegółów, od których może zależeć powodzenie misji na Marsie. Jeden z tych szczegółów to otwieranie plastikowej torebki. Zwykle robię to zębami. Właśnie, użyj małego palca. Zaczynam rozumieć, dlaczego takie eksperymenty są konieczne. Inaczej nie wiedziałbym, jak przydatne jest narzędzie na małym palcu. Nie zdałbym sobie sprawy, że torebka może być problemem. Dokonujemy tu wielu przydatnych odkryć. Z początku nie byłem przekonany do tego projektu, ale teraz już wszystko rozumiem. Załogowa wyprawa musi zostać perfekcyjnie przygotowana. Oto miejsce, w którym można sprawdzić, co będzie nam potrzebne na Marsie. Po roku odkrywcy są już samowystarczalni. Zmęczenie materiału daje o sobie znać. Następuje dekompresja szklarni. Ciśnienie wysysa powietrze z płuc jednego z odkrywców. Płyny ustrojowe zaczynają się gotować. Minuty dzielą go od śmierci. Mars pochłonął swoją pierwszą ofiarę. Pozostali głęboko przeżywają śmierć towarzysza. Mars stał się ich domem, ale daleko mu do drugiej Ziemi. Ciśnienie w atmosferze Marsa jest 100 razy mniejsze od ziemskiego. To zła wiadomość dla ludzi. Niskie ciśnienie ma zgubny wpływ na naszą krew. Oto co dzieje się z nią w komorze próżniowej. Wraz ze spadkiem ciśnienia życiodajny tlen zaczyna się ulatniać ze krwi. Rozwiązaniem tego problemu może być sztuczna atmosfera. Do jej wytworzenia służą skafandry ciśnieniowe. Oto ostatni projekt NASA. Chcę się przekonać, czy przyda się na Marsie. Mam tu kalesony dla astronautów, koszulkę z długimi rękawami i kombinezon, w którym wszyto system rurek. Mają one ogrzewać lub chłodzić ciało. Właśnie coś takiego astronauci zakładają, gdy wychodzą w przestrzeń kosmiczną. Wsuń tam stopy.
Jeśli bielizna zrobiła na was wrażenie, spójrzcie na to. Musisz je włożyć do butów. Oto skafander ciśnieniowy. Do góry. To trudne. To szczelna konstrukcja, która wypełnia się od środka sprężonym powietrzem. W ten sposób uzyskujemy własną mini-atmosferę, w której łatwo oddychać. To co innego niż ubieranie się po wstaniu z łóżka. Oto twoje radio, przydadzą ci się woda i powietrze. Cudowne uczucie. Mogę obracać dłonią. Teraz zwiększymy ciśnienie i sprawdzimy, czy nie ma przecieków. Te skafandry wytrzymują ciśnienie 3 razy mniejsze od ziemskiego, podobnie jak kabiny samolotów pasażerskich. Czujesz pykanie w uszach? To zapewnia astronautom odpowiednią ilość tlenu, ale zmniejsza ich wytrzymałość. Ciężki. Mogę wykonać ograniczone ruchy nogami. Skafandrów nie pompuje się do wyższego ciśnienia, ponieważ ograniczałoby to możliwość ruchu. Astronauci w skafandrach zużywają około 75% energii na samo poruszanie kończynami. Odkrywcy Marsa będą potrzebowali o wiele większej swobody. Skafander do spacerów kosmicznych im się nie przyda. W skafandrach dla załogi wyprawy na Księżyc w 2020 roku zaprojektowano o wiele więcej przegubów. Coś takiego być może sprawdziłoby się na Marsie, ale więcej przegubów oznacza więcej problemów. Gdy pierwsi astronauci powrócą z Marsa, założyłbym się, że najpierw zaczną opowiadać o pyle. Marsjański pył jest okropny. Co ciekawe, Steve sądzi, że ochrona przed pyłem może okazać się największym wyzwaniem dla przyszłej wyprawy. Marsjański pył bardzo przypomina pył księżycowy. Był on jednym z największych problemów dla załogi Apollo. Skonsultowałem się z Ginny Ferl, specjalistką, która opracowuje rozwiązania z myślą o przyszłych wyprawach. Gdybyśmy przebywali w takim środowisku bez wentylacji przez dłuższy czas, potrzebowalibyśmy respiratorów. Ginny wykorzystuje do badań sproszkowane skały wulkaniczne, najbardziej przypominające kosmiczny pył. Pozwoliła mi użyć swojego bębna do przetestowania kilku materiałów. Poduszki z tworzywa, którym pokrywa się skafandry, plastiku wykorzystywanego w optyce i kilku osobistych rzeczy. Drogi zegarek i drogie okulary. Tak jak pył księżycowy, pył na Marsie powstał na skutek trwającego miliony lat bombardowania powierzchni przez meteoryty. Jego drobiny mają bardzo ostre krawędzie. W efekcie otrzymujemy naelektryzowany kurz, który wnika w każdą szczelinę i do wszystkiego się przyczepia. Kiedy wycieram kulkę, od razu powstaje nowa warstwa kurzu. Okulary aż trzeszczą. Ten pył zniszczy wszystkie ruchome części. Mechanizmy, przekładnie i piasty. Soczewki nie są nawet w połowie tak przezroczyste jak wcześniej. Mnóstwo pyłu wniknął wszędzie. Zapięcie na rzep nie stanowi żadnej przeszkody dla pyłu. Będę potrzebował czegoś lepszego. Mam nadzieję, że zegarek będzie kluczem do rozwiązania problemu. Nieźle. Wodoszczelne zamknięcie jako jedyne wytrzymało 5-minutową próbę. Życie na pustyni wśród dość dużych ziarenek piasku jest trudne. Tak drobny pył byłby prawdziwą udręką. To poważny problem. Musimy bezwzględnie zadbać o to, aby pył nie wpływał na zdrowie astronautów i stan sprzętu. To okropne paskudztwo. Problem pyłu dał impuls do rozwoju pojazdów takich jak ten. Oto najnowszy prototyp rovera opracowany w NASA. Priorytetem były szczelność kabiny i ochrona astronautów.
Ten pojazd został skonstruowany z myślą o Księżycu, ale chcę sprawdzić, czy wytrzyma na Marsie. Astronauta Mark Gernhardt, który pomógł go zaprojektować, zapewne poprowadzi pojazd na Księżycu. Cześć. Fajny sprzęt. Jakie ulepszenia wprowadziliście od ostatniej wizyty na Księżycu? Łaziki użyte do programu Apollo nie miały ciśnieniowej kabiny. Astronauci przez cały czas musieli pozostawać w skafandrach. Ten pojazd nie jest o wiele szerszy ani dłuższy niż rowery Apollo, ale ma kabinę ciśnieniową. Kolejna nowość to wykorzystanie dwóch pojazdów z dwuosobowymi załogami. Jeśli jeden się zepsuje, łazik ratunkowy pomieści wszystkich czterech astronautów i wróci do bazy. Warte zauważenia jest to, że skafandry wiszą z tyłu. Otwieramy włazy i od razu do nich wchodzimy. A więc skafandry nigdy nie trafiają do środka. Pył pozostaje na zewnątrz. Przetestujecie go na Księżycu. Czy Księżyc to dobre miejsce do testów przed lotem na Marsa? Zdecydowanie. Misja na Księżycu będzie trwała 6 miesięcy. Jeśli przez ten okres pojazd sprawdzi się, użyjemy go też na Marsie. Dwóch astronautów może spędzić w tym rowerze nawet do 30 dni. Jego prędkość maksymalna to 15 km na godzinę, ma zasięg około 1000 km. To nasze łóżka, są dźwiękoszczelne. Dobrze wiedzieć, gdzie jest nasza toaleta. Z tyłu. A tu wąż, którego możemy użyć jako prysznica. Mamy zimną i ciepłą wodę do żywności liofilizowanej. Chcesz się przejechać? Jasne. To niesamowity pojazd. Może dojechać w miejsca, które są niedostępne dla wozów terenowych i ciężarówek. Koła poruszają się niezależnie? Tak. Pojazd może się obracać i skręcać. Prowadzenie jest łatwe. Wychylenie drążka w przód powoduje przyspieszenie. Jeśli go przekręcę, skręcimy. Można też jechać bokiem. Wystarczy zmienić pozycję kół. Możemy przy tym skręcać. Najfajniejszym elementem jest wypukłe okienko obserwacyjne. Odkrywcy będą mogli oglądać różne obiekty na powierzchni bez zakładania skafandra. To na pewno dobre wieści. Możesz obserwować skamieniałe muszle. Widzę małe muszelki. Pewnie nie możesz się doczekać, aż wypróbujesz ten pojazd na Księżycu. Tak, całe życie marzyłem o podróży na Księżyc. Wyobrażam sobie, jak będzie wyglądała Ziemia, zawieszona nad jakimś wielkim kraterem. Wiem już, jak dolecieć na Marsa, w czym zamieszkać i jak poradzić sobie z niskim ciśnieniem i pyłem. Niestety czeka nas jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Na Ziemi prawie go nie zauważamy, ale na Marsie może się okazać największą przeszkodą. Promieniowanie słoneczne. Promieniowanie korpuskularne to spory problem na Marsie. Słońce regularnie emituje strumienie cząsteczek, które mogą mieć niszczące działanie. Te strumienie wywoływane są przez burze magnetyczne na powierzchni Słońca. W przestrzeń międzyplanetarną wyrzucane są ogromne ilości rozgrzanej materii. Ziemia ma własne pole magnetyczne. To pole oraz atmosfera nas chronią. Mars jest pozbawiony takich osłon. Promieniowanie na jego powierzchni może być zabójcze. Odkrywcy będą musieli znaleźć sposób ochrony przed promieniowaniem słonecznym. Tymczasowym rozwiązaniem byłby zwykły schron, miejsce pod ziemią, w którym można przeczekać najgorsze. Skały i gleba stanowiłyby skuteczną zaporę dla promieni. Nawet jeśli uda się zbudować schrony, astronauci muszą wiedzieć, kiedy nadejdzie zagrożenie, jak silne będzie i jak długo będzie trwać. Prosiłem o pomoc eksperta od ochrony przed promieniowaniem słonecznym, Richarda Harrisona. Takie zdarzenia byłyby wielkim zagrożeniem dla ludzi. Jak można przewidzieć nadchodzący strumień promieniowania? Jednym ze sposobów jest umieszczenie statku między Marsem i Słońcem. W przestrzeni między dwoma ciałami niebieskimi istnieje pewien punkt zwany punktem libracyjnym, L1. W tym punkcie siła grawitacji obu ciał równoważy się. Umieszczony w nim statek pozostawałby w spoczynku.
Światło rozbłysku słonecznego dociera do Marsa w ciągu 12 minut. Czujniki statku wykryją to światło i nadany zostanie sygnał alarmowy w kierunku bazy na planecie. Zabójcze cząsteczki przemieszczają się wolniej i pokonują tę samą odległość 30 minut. Kosmiczni odkrywcy będą mieli 18 minut na ukrycie się. Niektóre strumienie promieniowania pochodzą z zawidocznej krawędzi Słońca, więc potrzebowalibyśmy kolejnego statku. Umieścilibyśmy go w punkcie libracyjnym L4 pod kątem 60 stopni względem linii prostej prowadzącej od Marsa do Słońca. Czujniki tego statku zarejestrowałyby rozbłyski po niewidocznej stronie Słońca. Off that side of the sun that I couldn't see from the L1 point. Najważniejsza będzie szybkość reakcji. Światło dotrze do drugiego statku w 12 minut. Minie kolejnych 12 minut, nim sygnał alarmowy odbierze baza na Marsie. Wtedy strumień promieniowania będzie oddalony jedynie o 6 minut od planety. Taki system ostrzegawczy może zdać egzamin. Jeśli astronauci zdążą się ukryć i zabezpieczyć moduł mieszkalny w czasie 6 minut, będą bezpieczni. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale nie jest to niemożliwe. Mamy cegły w kształcie trapezu na sklepienie. Bruce McKenzie z Mars Foundation znalazł rozwiązanie, które przywodzi na myśl starożytne czasy. Trzeba będzie znaleźć budulec. Na Marsie występują piasek, glina i pył. Najbardziej oczywistym pomysłem są cegły. Zrobisz dla mnie demonstrację? Jak Rzymianie zbudowaliby dom na Marsie? Bruce planuje budowę prostych łuków z miejscowej gliny. Podobnie robili Rzymianie. Na ten kamień działa siła ciążenia. Ciężar jest przenoszony na ten kamień, potem na kolejny i w końcu na fundament. Pojedynczy łuk może się łatwo przewrócić. Wiele łuków ustawionych obok siebie stworzy trwalszą konstrukcję zwaną sklepieniem. Na Marsie kilka sklepień kolebkowych byłoby przykrytych szczelną płachtą oraz tysiącami ton ziemi, które chroniłyby astronautów przed promieniowaniem. Schron trzeba wypełnić sprężonym powietrzem, aby odkrywcy mogli przebywać w środku bez skafandrów. Odległość między ścianami wynosiłaby 5 metrów. Wysokość sklepienia może być dowolna. Głowa człowieka byłaby na tej wysokości. Trzeba wykopać schron, a ziemię usypać nad sklepieniem, żeby zapewnić szczelną ochronę. W takim schronie można normalnie żyć i oddychać. Sądzisz, że to realne? Za 20 lat moglibyśmy wysłać na Marsa 10 osób. Minie jedno pokolenie, nim znajdzie się tam 100 osób. Potem można zacząć budowę schronów. Punktem zwrotnym będą narodziny dzieci na Marsie. Wtedy kolonizacja ruszy na dobre. Ekipa kopie schron odległości 15 km od bazy. Nadchodzi sygnał ostrzegawczy. Na Słońcu nastąpił ogromny rozbłysk. Nie ma czasu, by wrócić do bazy. Muszą kopać, by przeżyć. Czterech kosmicznych śmiałków próbuje ukryć się przed strumieniem promieniowania. Jeden nie zdążył. Niedługo zapadnie na chorobę popromienną. Mars to dla nas bliska perspektywa. Są tam woda i wszystko, czego trzeba do założenia stałej bazy. Pozostaje jeszcze jedna rzecz, dzięki której Mars jest tak atrakcyjny. Możemy uczynić go bardzo podobnym do Ziemi. Mars był kiedyś ciepłą i wilgotną planetą. Dziś jest zimny i suchy. Sądzę, że znów może być taki jak dawniej. Sztuczna zmiana klimatu obcej planety nosi nazwę terraformowania. Mars jest naszym pierwszym celem. Wszystko, czego potrzeba,
By uczynić go ciepłym i wilgotnym, kryje się zamarznięte pod jego powierzchnią. Mars był inny. Nie wiemy dokładnie jaki, ale istnieją przesłanki, by twierdzić, że miliony lat temu była to planeta cieplejsza i bardziej wilgotna. Na pewno różniła się od naszej ojczystej planety, ale przypominała ją bardziej niż obecnie. Dawniej gęsta atmosfera Marsa powstała na skutek aktywności wulkanicznej i składała się z dwutlenku węgla. Gdy wulkany wygasły, atmosfera prawie znikła. Bez ochronnego pola magnetycznego Mars był wystawiony na działanie wiatru słonecznego. Planeta wyschła i oziębiła się. Woda nadal jest obecna na Marsie, podobnie jak dwutlenek węgla uwięziony w glebie. To zamrożony ekosystem, który czeka, aby go obudzić. Odkrywcy musieliby go tylko rozmrozić. Wiemy, jak ocieplić planetę. Robimy to na Ziemi. Celowe zatrucie marsjańskiej atmosfery przyspieszyłoby ocieplenie klimatu. Musielibyśmy stworzyć fabryki, które produkowałyby sztuczne gazy cieplarniane, o wiele silniejsze niż dwutlenek węgla, jak na przykład fluorowęglowodory. W ciągu 50 lat podnieślibyśmy temperaturę na Marsie o 10 stopni. To uwolniłoby wielkie ilości dwutlenku węgla zamarzniętego w marsjańskiej glebie. Dwutlenek węgla więzi ciepło. Proces ocieplania posuwałby się. W ciągu półwiecza zwiększylibyśmy gęstość atmosfery i ocieplilibyśmy planetę na tyle, aby pojawiła się woda w postaci płynnej. Czy marsjańska woda nadawałaby się do picia albo hodowli ryb? Odpowiedzi należy szukać w odległej historii Czerwonej Planety. Istniały tam źródła geotermalne. Podgrzana woda podziemna wydostawała się na powierzchnię. Prawdopodobnie występowały gejzery. Używam słowa woda, ale był to w zasadzie rozcieńczony kwas, raczej nie nadawałaby się do picia. Gdy woda wyparowała, pozostawiła ślady, grube pokłady soli. Podobnie jak rozpuszczalna kawa, te sole na powrót zmieniłyby wodę w kwaśną truciznę. To zła wiadomość dla ryb, ale czy ta woda jest całkiem bezużyteczna? Astrobiolog Chris McKay szuka ziemskiego organizmu, który po procesie terraformowania jako pierwszy mógłby zamieszkać na Marsie. Szukam kandydatów na pierwszych stałych mieszkańców Marsa. Oto mamy bardzo zasolone środowisko. Organizmy, które w nim żyją, tolerują wysokie stężenie soli. Na cieplejszym Marsie najpierw pojawiłaby się słona woda, gdyż sól przeciwdziała zamarzaniu. Być może pierwszymi organizmami na Marsie będą organizmy właśnie stąd. Nie można ich jeść, ale są użyteczne. Produkty ich metabolizmu byłyby bezcenne. Te organizmy mogą produkować tlen i materiał organiczny. Dzięki nim inne stworzenia żywe będą mogły zasiedlić Marsa. Te mikroorganizmy mogłyby stworzyć odpowiednie środowisko dla roślin i zwierząt. Możemy przenieść na Marsa różnorodną faunę i florę. W końcu i ludzie będą mogli tam żyć. To długofalowa wizja. Sądzę, że któregoś dnia do tego dojdzie. Wierzę w to, ponieważ ludzie są żywymi organizmami. Naturą żywych organizmów jest przekształcanie obcych środowisk, ekosystemy służące dalszemu rozprzestrzenianiu się życia. Właśnie o to chodzi w podboju kosmosu. Szukamy nowych światów, nowej nadziei i możliwości. Planowanie misji na Marsa było niezapomnianym przeżyciem. Z początku myślałem, że to niemożliwe. Mnóstwo pyłu. Okulary aż trzeszczą. Taki pył byłby prawdziwą udręką. Z
Ze zdumieniem przekonałem się, że ludzie już opracowują technologię, która pomoże nam pokonać wszelkie przeszkody. Chcemy pozostać na Księżycu przez co najmniej 14 dni i sprawdzić, czy uda nam się zostać przez miesiąc. Przekonałem się, że moglibyśmy wieść samowystarczalne życie na Marsie. Zwykłe, gliniane cegły. Nie technologia ery kosmicznej, lecz stary egipski lub rzymski sposób budowania. Gdyby w przeciągu najbliższych 50 lat na Ziemi wydarzył się jakiś kataklizm, Mars dałby nam największe szanse przeżycia. Księżyc jest bliżej, lecz życie na nim byłoby o wiele trudniejsze. Inne planety mają więcej zasobów naturalnych, ale są zbyt odległe jak na obecny stan technologii. Mars oferuje nam coś wyjątkowego, możliwość stworzenia drugiej Ziemi. Dziwnie się czuję. Chodzę po pustyni w śmiesznym skafandrze i pobieram próbki gruntu. Jak wyglądam? Świetnie. Jak szybko to jeździ? W granicach 15 km na godzinę. Mamy nadzieję, że uda nam się trochę zwiększyć prędkość. Wersja polska, Sun Studio Polska, tekst Andrzej Pieszak, czytał Maciej Orłowski.